czegoś takiego nie widziałam. Ksenobiologia to nie moja dziedzina. Może ktoś w tych laboratoriach będzie wiedział. Jeśli żyją. Tak. Podobne do Dead Space'a, co nie? Wyskakują z szybów wentylacyjnych. Tak, tutaj będzie taka zamiana. Raz fragujące, raz wolfranowe. Dobra. Tłumaczcie mi, czemu macie karabiny? Zapasowe zasilanie systemu, Shepard. Musi służyć jednostce centralnej w stacji. Uszkodzenia nie są rozległe. Możemy to naprawić. Coś słyszałem. Krytyczny błąd. Interfejs użytkownika wirtualnej inteligencji wyłączony. Wymagany ręczny restart systemu. No, i będzie coś w rodzaju... Jak to się mówi? Wiedźma Hyong? Nie. A to już... nie wiem jak to się nazywało. Ale trzeba będzie po prostu ustawić wieżyczkę. No albo Omnigel, ale to jest dość łatwe. Trzeba po prostu przestawić z rdzenia pierwszego do jednego z dwóch innych. O! I to tyle. Widzę, że próbujesz przywrócić ośrodek do działania. Potrzebujesz pomocy? Jesteś wirtualną inteligencją, która kieruje tym miejscem? Ten system zaprogramowano tak, by reagował na imię Myra. Mogę spytać, jak ty się nazywasz? Komandor Shepard. Pracuję dla Biura Wywiadu i Działań Militarno-Obronnych Cytadeli. Proszę chwilę zaczekać. Potwierdzono upoważnienie Rady. Masz bezpieczny dostęp do wszystkich systemów. Zauważ, że pytania dotyczące firmowych tajemnic wymagają prawa dostępu uprzywilejowanego. Takie zezwolenie posiadają tylko członkowie zarządu Binary Helix. System gotowy.
Dostęp można uzyskać za pomocą każdego interfejsu holograficznego w obrębie szczytu 15. Muszę odszukać matkę Benezję. Pani Benezja pojechała kolejką do laboratoriów pomocniczych stacji szczelinowej. Alarm. Trasa kolejowa wyłączona z użytkowania. Przedstaw raport uszkodzeń. Proszę chwilę zaczekać. Trwa diagnostyka. Awaria krytyczna. Główny reaktor wyłączony zgodnie z procedurą izolacyjną. Tak. Wymagane ponowne ręczne uruchomienie. Musiał wszystko naprawić. Awaria krytyczna. Połączenie kablowe przerwane. Składy kolei osobowej wyłączone. Koniec raportu. Czy masz jeszcze jakieś pytania dotyczące stanu systemów? Wiesz, dlaczego wyłączono główny reaktor? Przykro mi. Byłam wtedy odłączona od sieci. Procedury zakładają takie postępowanie w przypadku awarii systemów lub ryzyka zakażenia pracowników ośrodka. Dyrektywy awaryjne zakładają, że surowy klimat zlikwiduje zagrożenie biologiczne. Pozostaje jednak zagrożenie mechaniczne. Po prostu pięknie. A teraz wyłącz ogrzewanie i módl się, żeby mróz załatwił to, co wypuściłaś. Co trzeba zrobić, by włączyć zasilanie? Zawór paliwowy Helu 3 musi zostać otwarty. Można to zrobić dzięki konsoli kontrolującej właściwe połączenie reaktora. Te łącza kablowe, co to właściwie jest? Łącza kablowe służą komunikacji między ośrodkami na szczycie 15. Umożliwiają załodze zdalny dostęp do moich baz danych w obrębie systemu. Po implementacji protokołów awaryjnych w ultralabach połączenie zostało natychmiast przerwane. Jak mogę naprawić łącza kablowe? Łącza kablowe są zaprojektowane tak, by można je było ponownie podłączyć. Router łącz kablowych znajduje się na dachu pomieszczeń operacyjnych. Trzeba aktywować kontrolę systemu, a router załączy się automatycznie. Co się tutaj stało? Zadaj konkretne pytanie. Co się wydarzyło przed wyłączeniem? Alarm w obrębie ultralabów. Uwolniono czynniki skażające z pojemnika laboratoryjnego gamma. Wdrożono protokoły awaryjne. Faza druga alarmu. Naruszono pojemnik izolacyjny. Kolejka wyłączona. Połączenie kablowe z ultralabami przerwane. Faza trzecia alarmu. Czynniki skażające w tunelach. Rozpoczęto zamykanie oraz ewakuację stacji. Wysłano kod Omega. Jakie rodzaje czynników skażających wydostały się na zewnątrz? Przykro mi. Takie pytania wymagają prawa dostępu uprzywilejowanego. Zezwolenie posiadają tylko członkowie zarządu Polary Helix. Czy istoty, które spotkaliśmy, wydostały się z laboratoriów? Przykro mi. Tego typu pytania wymagają prawa dostępu uprzywilejowanego. To można zrozumieć jako tak. Zezwolenie posiadają tylko członkowie kierownictwa Binary Helix. Dlaczego zostałaś wyłączona? Mój program oraz dane, którymi dysponuję, zostają usuwane zawsze, gdy szczyt 15 jest poddawany kwarantannie. Zabiją cię, jeśli coś pójdzie nie tak? Aby móc mnie zabić, musiałabym żyć. Jestem zaledwie programem bazy danych. To wszystko na razie. W porządku. Wyloguję cię. No, teraz będzie o tym gadać. Dobra, ja muszę coś się załatwić, więc... Wyłączenie głównego reaktora według awaryjnych procedur izolacyjnych. Okej, jestem już po sprawdzeniu. Ostrzeżenie. Wyłączenie głównego reaktora według awaryjnych procedur izolacyjnych. Wymagany restart manualny. Tak. I będzie tak... Alarm. Pierdzieć to chwilę. Alarm. Rozłączono system kabli podziemnych. Wagony kolei pasażerskiej straciły zasilanie. Rakni, gety rakni. Ostrzeżenie. Wyłączenie głównego reaktora według awaryjnych procedur izolacyjnych. Wymagany restart manualny. Alarm. Rozłączono system kabli podziemnych. Wagony kolei pasażerskiej straciły zasilanie.
Okej, gdzie jesteś, smrodku? To mały smrodek. No. Kroganina, wolałbym lekki czujek jakiś dobry. WI aktywna. Jak mogę pomóc? W porządku. Wyloguję cię. Ostrzeżenie. Tak, tak, wiem, wiem. No. Jeden problem naprawiony. Teraz Getty. Nie wiem, czy to jest dobre, czy nie, bo nigdy nie pomogło mi. Aż to lepiej, przyda się. I wyskoczy. Ostrzeżenie. Pierwszy. No. A teraz do podziemi. Przez te rakni wyskakujące z szybów tych, to trochę mi przypomina Dead Space'a. Wejście do głównego reaktora. Ostrzeżenie. Wyłączenie głównego reaktora według procedur izolacyjnych. Wymagany jest rozruch manualny. Ale tutaj na szczęście tak nie wyskakują. Jak w Dead Space'ie. A w sumie może się przydać. Ja też wątpię. Nie. No nie wiem. Ostrzeżenie. Wyłączenie głównego reaktora według awaryjnej... O, zobaczymy. Jeśli nic nie poradzi, to... ...tych procedur izolacyjnych. O, jednak. Wymagany restart manualny. Ostrzeżenie. Wyłączenie głównego reaktora według awaryjnych procedur izolacyjnych. Wymagany restart manualny. Au. Dobra, teraz tego pasie konika. Przewody paliwowe przesyłające HE3 zostały przerwane. No. Dobra, zwracam honory tym radarom. Wyłączenie głównego reaktora według awaryjnych procedur izolacyjnych. O. Wymagany restart manualny. Wywalone, to znaczy coś wyskoczy.
Dobra, jak nie wyskoczyło, to może i lepiej. Ostrzeżenie. Wyłączenie głównego reaktora według awaryjnych procedur izolacyjnych. Wymagany restart manualny. I tego słuchajcie tak co jakiś czas. No. Ale to nie koniec. W sumie... chyba mogę wrócić do fragujących. Wejście do centrum odkażania i tranzytu. Ostrzeżenie. Czynnik skażający w komorze odkażającej. Wejście do kolejek pasażerskich nie jest zalecane. I są dwa sposoby. Można albo wejść tam na hama. Są w pułapce. Zabezpieczenia... Oj. Albo właśnie użyć tego. Grupa kontrolna na wolności. Uszalenie. Nie możemy uciec. Wychodzą tunelami. Wybaczcie. Znikajcie stąd, póki można. Popełnił samobójstwo, bo czuł się współodpowiedzialny za to, co się stało? Pewnie uznał, że nie ma nadziei na przetrwanie. Że łatwiej będzie popełnić samobójstwo. To mnie ciekawi, że on ma bardziej podobny głos do ziemianina niż celarianina. Odzyskano połączenie. Przetwarzanie danych. Alarm. Nie można połączyć się z pomieszczeniami laboratoriów. O co chodzi z czynnikami zakażającymi? Niebezpieczne czynniki biologiczne znajdują się w komorze odkażania kolejki. Stacja kolejki została szczelnie zamknięta. Przed wejściem zaleca się aktywację awaryjnych działek plazmowych. Jak mogę włączyć system bezpieczeństwa? Aparatura sterująca znajduje się w punkcie kontrolnym obok komór odkażania. Alarm. System bezpieczeństwa chwilowo nie działa. Jak naprawić system awaryjnego odkażania? W systemie kontroli pojawiła się usterka sprzętu. Można ją usunąć na miejscu za pomocą omni klucza. To wszystko na razie. W porządku. Ja wolę się pozbyć ich właśnie działek plazmowych. I Lusio. Uff.
skoczyć jeden za plecami. Po drugiej stronie robaczki kamikadze. Martwy robaczek. No. Szkoda, że przewrócony na plecy, ale trudno. Ta, nie zalatuję tutaj Dead Space'em, ani trochę. Co, nie muszę sprawdzić, co było pierwsze, Dead Space czy Mass Effect? Opuszczamy stację centralną. Cel podróży? Stacja szczelinowa. Docieramy do stacji szczelinowej Binary Helix. Tak, rozdział trzeci. Pozbywanie się robali. I Benezja jest za tymi drzwiami. Tyle, że nie mogę tam wejść od tej strony. Jeszcze. I jedyne drzwi to tędy. Spocznij! Przepraszam, nie mieliśmy pewności, kto nie jedzie ma wagoniki. Zwłok, nie ma sprawy. Czy te istoty potrafią obsługiwać urządzenia sterujące koleją? Nie wiem, cholera. I wolę nic nie zakładać. Posłuchaj, jesteś człowiekiem i to wystarczy, żebym cię nie zastrzelił. Ale kim dokładnie jesteś? Nazywam się Shepard. Jestem widmem. Cóż... Uzbrojonemu koniowi nie zagląda się w zęby. W zeszłym tygodniu obcy opanowali ultralaby. Wydostał się tylko Han Olar, ale jest jakby nieobecny. Zanim zrozumieliśmy, co się dzieje, te paskudztwa wdrapywały się już na mój posterunek. Wtedy mieliśmy dużo więcej ludzi. Zostałeś zaskoczony i musiałeś chronić cywilów. Dobra robota, kapitanie. Tak? A mnie ni cholery się tak nie wydaje. Rada nadzorcza przysłała tutaj Asari, żeby posprzątała ten bałagan. Wczoraj poszła do ultralabów i słuch o niej zaginął. Nie pozwolę, żeby zginął ktokolwiek z twoich ludzi. No to zostaje mi utrzymać się tutaj i chronić cywilów. Na zewnątrz kolejki jest rezerwowa winda. Uruchomicie ją tą kartą. Tak dostaniecie się do ultralabów. Jeśli potrzebujecie pierwszej pomocy, poszukajcie dr Cohen w stacji medycznej na dole. Jest pan pewien, że matka wciąż jest w ultralabach? Skoro dotychczas tu nie wróciła, to pewnie tak. Przechodziliście przez stację centralną, więc tam też jej nie ma. Skąd przybyli obcy? Z wnętrza ośrodka czy z zewnątrz? Chcecie wiedzieć, co myślę o takich laboratoriach? Istnieją tylko po to, żeby tworzyć cudowne wynalazki, które potem wyłażą i pożerają ludzi. Powiedz mi coś o konstrukcji ultralabów. Zostały zbudowane wewnątrz jednego z najstarszych lodowców. Jest masywny i stabilny. Jeśli coś pójdzie nie tak, temperatura labów skoczy i utoną w masie lodu. Zwykle załoga dostaje się do laboratoriów kolejką ze stacji centralnej. Jest też szyb, który prowadzi tam bezpośrednio, ale używa się go tylko w nagłych wypadkach. Ej, słuchajcie, żołnierzu. Moi ludzie nie schodzą na dół. To samobójstwo. Rozumiecie? Proszę opowiedzieć mi o stacji szczelinowej. Nie wszystko mogę wam zdradzić. Co konkretnie chcecie wiedzieć?
Proszę opowiedzieć mi o systemach obrony. Jesteśmy wystarczająco zabezpieczeni, byście nie musieli węszyć po kątach. Jestem pod wrażeniem. Odpierać ataki przez cały tydzień to niezły wyczyn. To miejsce ma zaostrzone środki bezpieczeństwa. Przydział do takich otrzymują tylko najlepsi. Ilość wieżyczek, alarmów i kamer zaskoczyła nawet mnie. Cały ten sprzęt można kontrolować z pokoju w centrum ośrodka, niedaleko laboratoriów do kwarantanny. Stamtąd jedna osoba może monitorować cały obiekt. Gdy padną pozostałe linie obrony, trzeba będzie schronić się tam i modlić, żeby systemy obronne dały radę. Jakie badania tutaj prowadzicie? Nie mam pojęcia. To nie mój problem, dopóki eksperymenty nie wyłażą i nie zabijają ludzi. Co możecie powiedzieć o obcych? Zapytajcie doktora Olara. Tylko on wydostał się z ultralabów. Jest też jedynym Volusem, który pozostał w ośrodku. Muszę wiedzieć więcej o sytuacji w ultralabach. Ośrodek jest pozbawiony zasilania. Żeby się czegoś dowiedzieć, trzeba wysłać zwiad windą. Ale nie zamierzam skazywać ludzi na pewną śmierć. Jak trzymają się pańscy ludzie? Nieźle. Zaskoczyła nas pierwsza fala robactwa. Prawie się przedarły. Straciliśmy paru dobrych ludzi. Jest nas za mało. Radzimy sobie jakoś, wydłużając zmiany i korzystając ze Steamów. Nie podoba mi się to, ale nie widzę innego wyjścia. Mam dużo roboty. Tak, słyszałem, że... Nie lubię tego momentu z powodu Liary. Do diabła! Zająć pozycje obronne! Ona zazwyczaj tutaj właśnie rzuca podniesienie, zanim drugi zdąży wyjść. I wtedy ten drugi jest tutaj gdzieś zaklinowany pod spodem, że się nie da go zabić. Dzięki za pomoc. Co parę godzin z tuneli kolejki wyłazi kolejna grupa. Ale i tak jest lepiej, od kiedy zablokowaliśmy szyb windy. Zrobię wszystko, co będę mógł. Nie wiem, dlaczego kontynuują te bezowocne ataki na nasze umocnienia. Nawet zwierzęta powinny się nauczyć, że nie wsadza się drugi raz łapy do ognia. Mam nadzieję, że w tym sklepiku będzie coś dobrego. Jak nie, załamię się. Zobacz. Winda. Wątpliwość. Witam cię. Ostrożna ciekawość. Co tutaj robisz? Doszły mnie słuchy, że macie tu jakieś problemy. Skryte wyznanie. Martwi mnie stan naszych strażników. Wielu z nich od kilku dni nie spało. Wymuszona radość. Mam ograniczony zapas przedmiotów na sprzedaż. Zobaczmy. Żal. Większość moich zapasów przejął kapitan Ventralis. Dobra, przestań gadać, tylko pokaż co masz. Nic ciekawego. Phoenix. O tym bardziej. Thank you.
mogę te sprzedać też. Okej. Co? Mało brakowało. Nic ci nie jest? Tak. Co tutaj robisz? Prowadzę badania. Moją specjalnością jest biotycznie wzmocniona, allelowo określona hybrydyzacja. To chyba zbyt skomplikowane jak dla mnie. Specjalizuję się w wykrywaniu dziedzicznych zmian w sekwencjach genetycznych. Słowem, nuda. Mało brakowało. Tak. Nic. Co tutaj robisz? Prowadzę badania. Moją specjalnością... A bardziej ludzko? Chodzi o genetykę. Nieważne. Nie wyglądasz na zaniepokojoną. To jedna z zalet przerywanej przez ciebie medytacji. Proszę mi o sobie opowiedzieć. Alestia Ayali z Uniwersytetu RS. Pytasz o coś konkretnego, czy wybrać dykteryjkę na chybiu trafił? Przeszkadzam ci w czymś? Medytowałam. Pewnie uważasz to za przejaw pogardy. Niestety nie. Znasz matkę Benezję? Czemu pytasz mnie, a nie swoją koleżankę? Bo ja nic o matce nie wiem. A skąd ja miałabym coś wiedzieć? Proszę mi o sobie opowiedzieć. Alestia Ayali z Uniwersytetu RS. Pytasz. Nie bądź taka cwana. Przerywasz moją medytację. Co mam jeszcze zrobić, żeby zostać sama? Dobra, nie. Przepraszam, pójdę już. Ja zaś wrócę do medytacji. O. Medierze... Co? Nie! Przepraszam. Niewiele spałem od czasu ataku. Potrzebujesz czegoś? Szukam Asari. Asari? Cóż, doktor Ayalis jest tam. Jest jeszcze nasz gość, pani Benezja. Kapitan Ventralis powinien wiedzieć, gdzie przebywa. Czym się tutaj zajmujesz? Nie mogę powiedzieć. Podpisałem klauzulę poufności. Chciałbym zachować pracę. Miejsce jest koszmarne, ale płacą lepiej niż u konkurencji. Nie jesteś szczęśliwy na szczycie 15? Świat zewnętrzny tutaj nie istnieje. Tylko ściany z lodu i skał, tylko praca, odkrycia. Łatwo zapomnieć, że etyka jest nauce potrzebna. Teraz chyba płacimy za to cenę. Co wiesz o ultralabach? Nic, nie pracowałem tam. Z tego co wiem, tylko Hanolar ocalał. Jest na oddziale medycznym? Nie, przebywa w kwaterach mieszkalnych. Nie naciskaj go zbyt mocno, wiele przeszedł. Co tutaj robisz? Jestem toksykologiem. Nie będę mówił o pracy. Nie żebym narzekał na nadmiar zajęć po wypadku. Był tu jakiś wypadek? Nie mogę mówić o tym, co się stało. Nie tutaj. Porozmawiaj z doktorem Cohenem na oddziale medycznym. Był kierownikiem projektu. Jak się trzymasz? Głupio narzekać po tym, jak zmyłem z siebie mózg współpracownika. Nie mieliśmy okazji porządnie się wyspać od czasu ataku. Oczywiście nie wszyscy mamy broń. Pogadamy później. Zgłaszaj każdy podejrzany hałas. Yep. I na każdy podejrzany hałas pierw strzelam, później sprawdzam. Trzymaj się. Wiem, że ty już zdobyłbyś lekarstwo. Co? Czego chcesz? Nie chciałem przeszkadzać. Nie, nie zrobiliście nic złego, komandorze. I tak jestem wybity z rytmu. Co się im stało? To zatrucie toksynami. Mieli wypadek. Obowiązuje mnie tajemnica służbowa. Nie wolno mi gadać z ludźmi spoza firmy. Ale pogadasz. Może będę w stanie ci pomóc. Chciałbym wierzyć, że firma wyżej ceni nasze życie niż swoje tajemnice. Znasz Majrę, wirtualną inteligencję szczytu 15? Ona zarządza protokołami bezpieczeństwa naszych eksperymentów. Naprawiliśmy ją po drodze przez stację centralną. To wy? Dziękuję. Dopóki się nie włączyła, nie działał nasz sprzęt automatyczny. Podczas eksperymentu straciliśmy połączenie z Majrą. Kwarantanna została przerwana. Tych troje zetknęło się z toksyną. Dopiero nad nią pracowaliśmy.
Rozumiem, że się boisz, ale muszę poznać szczegóły. Nikomu nic nie powiem. To broń biologiczna. Stworzona na bazie egzotycznej formy życia odkrytej na pograniczu. Chcieli mieć coś, co zabije to stworzenie. Jednak środek, który...